Po lewej stronie wykresu zaznaczony jest ciężar ładunku. Maksymalny udźwig wózka wskazany na tym diagramie to 2,5 tony. Pod wykresem zaznaczone są odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł. Największa odległość wskazana na tym diagramie to 800 mm, czyli 80 cm. Na tej podstawie możemy wywnioskować, że maksymalna długość lub szerokość ładunku to 1,6 m. Na wykresie zaznaczona jest także maksymalna wysokość podnoszenia tego wózka, która w tym przypadku wynosi 3300 mm. Jeśli na diagramie nie ma podanych innych wysokości podnoszenia, to znaczy, że nie wpływa ona na redukcję udźwigu i podczas rozwiązywania zadań zawsze korzystamy właśnie z tego parametru. Zadanie. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek Określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A. Aby rozwiązać to zadanie, należy obliczyć w jakiej odległości znajduje się środek ciężkości ładunku od czoła wideł. Jeśli ładunek pobierać będziemy wózkiem od strony A, to należy podzielić 700 mm na pół, gdyż odległość środka ciężkości, jak sama nazwa wskazuje, będzie znajdowała się na środku pobieranego ładunku. Czyli w odległości 350 mm. Następnie na dolnej skali należy odszukać i zaznaczyć tą wartość. Na skali nie ma wartości 350 mm. W związku z tym należy oszacować jej położenie. Z tego miejsca jedziemy pionowo do góry, aż do momentu przecięcia z linią oznaczającą wysokość podnoszenia. W tym momencie należy upewnić się, że ładunek, jaki znajduje się na widłach, mieści się w limicie wynikającym z tego diagramu. Jak widać, przy tych parametrach, wózkiem można podnieść ciężar znacznie większy niż 1500 kg, które znajdują się na widłach. Teraz należy ustalić maksymalną wysokość podnoszenia. Jak już wcześniej zostało powiedziane, maksymalna bezpieczna wysokość, na jaką można podnieść ładunek w przypadku tego zadania, jest jednocześnie maksymalną wysokością podnoszenia wózka z takim diagramem i wynosi ona 3300 mm.